Witam Cię serdecznie, z tej strony Bartek Popiel. Witam Cię w trzeciej części naszego treningu. Mam nadzieję, że poprzednie dwa nagrania bardzo Ci się podobały. Mam nadzieję, że Cię zainspirowały do jakiegoś działania, że przemyślałeś, jak bardziej strategicznie planować różnego rodzaju działania marketingowe w swojej firmie po to, żeby osiągać różnego rodzaju lepsze rezultaty, również większe zyski. W dzisiejszym nagraniu chcę Ci pokazać 15 zasad, które musisz robić. Musisz je wdrożyć do swojej strategii, do swojego biznesu. Musisz się nimi kierować, aby Twoja firma przynosiła naprawdę fenomenalne wyniki. Musisz te zasady wdrożyć. I zobaczysz, że dzięki temu będziesz przyciągał odpowiednich klientów i zostawisz swoją konkurencję daleko w tyle. Zatem startujemy. Zasada numer 1 to zapowiadaj wydarzenia. To jest bardzo istotne. Zapowiadaj wydarzenia. To powoduje, że ludzie już zaczynają o tym myśleć. Jeżeli otwierasz sklep, to tydzień wcześniej roznieś ulotki po całym mieście, rozwieś plakaty, że za tydzień będzie wielkie otwarcie. To naprawdę powoduje, że ludzie już myślą o danym wydarzeniu i czekają na więcej. Jeżeli mnie obserwujesz, to wiesz, że ja również robię tego typu rzeczy. Na przykład jak wprowadzaliśmy na rynek Tubooka, tak, książkę Liczy się efekt, to na 2 tygodnie wcześniej już zamieściłem informację na Facebooku, że będziemy robić fajną akcję, że radzę się wstrzymać jeszcze z zakupem, ponieważ będzie to coś naprawdę bardzo ciekawego. I ludzie publikowali różnego rodzaju komentarze: o, już nie mogę się doczekać, kiedy to będzie, zdradziłbyś coś więcej, super, bardzo się cieszę i tak dalej. Możesz sobie przeczytać te komentarze, naprawdę były niesamowite reakcje. Tak samo jak zrobiliśmy 2 bardzo wartościowe materiały związane z kampanią przyjazdu Nika Wójcicia do Polski w 2015 roku, to zrobiliśmy 2 świetne materiały, a na 2 tygodnie przed opublikowaliśmy fragment, który trwał niecałą minutę, gdzie była tylko jakby zajawka tego całego materiału i na końcu tablica, że wkrótce całe wideo. I również ludzie pisali, że jestem gotowy, super, nie mogę się doczekać, fantastycznie, w takim razie czekamy, Bartek, kiedy więcej, dostawałem różnego rodzaju prywatne wiadomości. Tak więc to wywołuje taki efekt, że coś się dzieje, ludzie już czekają, widzieli tylko kawałeczek i już czekają. Więc jeżeli publikujesz na przykład książkę, to możesz udostępnić darmowy rozdział wcześniej. Możesz zapowiadać, że o, już jest okładka, albo nawet dać ludziom do wyboru, masz 3 wizualizacje okładki, słuchajcie, która okładka jest lepsza. W ten sposób masz i zapowiedź książki na przykład, ale jednocześnie ludzie mają takie poczucie, że współuczestniczą w tym wyborze okładki. No i rzeczywiście współuczestniczą, to jest tak jakby również ich produkt, tak? Ponieważ wpływają na to, jak będzie wyglądała okładka. Tak to wygląda. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli na przykład wprowadzasz jakieś nowe produkty, albo chcesz zrobić promocję, to na ileś wcześniej zapowiedz to, że będzie miało miejsce tego typu wydarzenie. To jest bardzo ważna rzecz, to naprawdę pomaga później w działaniach marketingowych, to naprawdę pomaga w sprzedaży. Druga bardzo ważna zasada to nie przenoś myślenia z pracy na biznes. Jeżeli na przykład jesteś pracownikiem etatowym albo pracowałeś przez długie lata na etacie i masz zamiar otworzyć swoją własną firmę, to musisz pamiętać o tym, że we własnym biznesie, w ogóle w biznesie, króluje zupełnie innego rodzaju mindset. Ponieważ w pracy ludzie są wynagradzani za jakość swojej pracy, czyli im bardziej się starasz, im jesteś bardziej skrupulatny, im lepiej wykonujesz swoje konkretne obowiązki, tym zarabiasz większe pieniądze, tym możesz być awansowany i za to jesteś jakby wynagradzany. A we własnym biznesie nie. Tu jesteś premiowany oczywiście za to, co robisz, ale ty możesz na przykład cały dzień, ja mógłbym cały dzień nagrywać wideo, ale co z tego, jakby nie było żadnego marketingu. Zatem we własnym biznesie przede wszystkim musisz zająć się aktywnym pozyskiwaniem klientów i budowaniem z nimi relacji, aby chcieli zostać klientami powracającymi. To jest jakby fundament, więc pamiętaj o tym, że jeżeli pracujesz i chcesz otworzyć własną firmę, albo pracowałeś i masz zamiar otworzyć własny biznes, że w tych dwóch światach króluje zupełnie innego rodzaju sposób myślenia. Zasada numer 3 to myśl długofalowo. Myśl długofalowo. Tak naprawdę prawdziwe pieniądze zarabia się wtedy, kiedy klienci do Ciebie wracają. Czasami na tej pierwszej transakcji wychodzi się na zero albo wręcz się traci właśnie po to, żeby zarobić na kolejnych transakcjach. Tak robią na przykład sieci komórkowe, które oferują super modele telefonów za naprawdę niewielkie pieniądze, często za złotówkę. Gdyby mogli, to pewnie oddaliby za darmo, no ale mamy ustawę o podatku dochodowym, no i nie mogą tego oddać jakby za darmo. Więc ta symboliczna złotówka, płaci się tą symboliczną złotówkę za telefony. Natomiast kwestia jest taka, że oni zarabiają długofalowo na abonamencie, na tym, że za jakiś czas ktoś zadzwoni i Ci zaproponuje dodatkowy transfer internetu albo drugi aparat telefoniczny. Tak to wygląda, że zarabia się tak naprawdę długofalowo. I to jest bardzo ważne. Ja już o tym mówiłem, ale przypominam, że
ci klienci, których już masz, oni już ci zaufali, oni już wydali u ciebie pieniądze, a twój czas jest ograniczony, zatem pamiętaj, żeby na pierwszym miejscu stawiać tego klienta. Jeżeli masz odpowiedzieć na maile, to w pierwszym momencie, na pierwszym miejscu odpowiadaj na maile od klientów. Możesz je sobie jakoś oznaczać, flagować. Klient ma stać na pierwszym miejscu. On jest bardzo ważny. On napędza twoją firmę. Zasada numer 4 to marketing jest tym, co przynosi firmie najwięcej pieniędzy. Marketing jest dźwignią, która przyniesie do twojej firmy najwięcej pieniędzy. Ponieważ widzisz, możesz mieć świetny produkt, doskonały jakościowo. No ale co z tego, jak nikt nie będzie o nim wiedział? No to wtedy masz świetny produkt i masz, powiedzmy, 100 sztuk, go wyprodukowałeś i martwisz się, jak go teraz sprzedać. Więc bardzo ważne jest to, żeby inwestować także w marketing. Ponieważ zauważ, że im lepszy masz marketing, tym prostsza jest sprzedaż. Na przykład, oczywiście ja Cię zachęcam do tego, żeby Twoje produkty były naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości, żebyś się starał, żebyś cały czas to poprawiał, ale zauważ, że czasami produkty takiej średniej półki, które mają świetny marketing, sprzedają się znacznie lepiej i przynoszą znacznie lepsze zyski niż nawet produkty doskonałej jakości, ale o kiepskim marketingu. Tak to wygląda. Marketing naprawdę jest tym, co przyniesie Twojej firmie najwięcej pieniędzy. I kolejny punkt związany z marketingiem, zasada numer 5 to marketing to proces ciągły. To nie jest coś, co możesz zrobić raz. Nie, marketing to proces ciągły. Widzisz, ja ciągle publikuję artykuły, ciągle nagrywam wideo, będziemy robić także nagrania, będziemy robić wywiady, już kiedyś robiłem wywiady, ale marketing jest czymś, co robisz cały czas. Musisz wygospodarować w swoim planie dnia codziennie jakieś działania marketingowe. Albo uczysz się jakiejś wiedzy marketingowej, albo wprowadzasz różnego rodzaju działania właśnie na Facebooku, na YouTubie, na swoim blogu, na stronie firmowej, tak? To, gdzie się komunikujesz, musi być codziennie jakaś aktywność. To jest bardzo istotne. Marketingu nie robi się raz. To jest coś, co robisz każdego dnia. Albo przygotowujesz po prostu jakieś akcje. Zasada numer 6. Marketing zaczyna się od poznania klienta. Marketing zaczyna się od poznania klienta. Jeżeli tego nie zrobisz, wszystkie inne zasady możesz wyrzucić do kosza. To jest bardzo istotne. Musisz poznać swojego klienta, musisz poznać jego potrzeby, a te potrzeby są bardzo często ukryte. Klient nie chce o nich mówić wprost. Na przykład, jeżeli ktoś ma otyłość i chciałby zrzucić zbędne kilogramy, to nie jest tak, że no, chciałby schudnąć 10 kilo. Po co chciałby schudnąć te 10 kilo? Na przykład może chciałby być bardziej atrakcyjny, może się wstydzi wyjść na plażę w kąpielówkach, może jest wstydzi się, gdyby na przykład doszło do sytuacji intymnej z kobietą, to po prostu byłoby mu wstyd, gdyby został w samej bieliźnie, tak? Albo bez bielizny. Po prostu byłoby mu wstyd właśnie z powodu tej nadwagi. Więc musisz dotrzeć do tych naprawdę głębokich potrzeb swojego klienta. I teraz druga strona, musisz także wiedzieć, jakie są jego marzenia, jakie są jego aspiracje. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Musisz poznać swojego klienta i wtedy dajesz odpowiednie materiały, wtedy odpowiednio się komunikujesz, tak? Wtedy doskonale wiesz, jak temu klientowi możesz najlepiej pomóc. A jeżeli on zobaczy efekty, to wróci po więcej. I w ten sposób tworzycie wspaniałą relację. Musisz wiedzieć, że błędy w identyfikacji potrzeb są bardzo kosztowne. Wiele osób tego nie robi, dlatego niestety no, ich firmy nie przynoszą zysku, bo nie znają swoich klientów, nie mają zdiagnozowanych potrzeb swojego klienta. A jeżeli robisz to dobrze, no to nagroda wtedy jest fascynująca. To nagroda jest naprawdę fascynująca. Zasada numer 7 to klienci nienawidzą, jak im się sprzedaje, ale uwielbiają kupować. Nienawidzimy, jak ktoś przychodzi i stosuje taką nachalną sprzedaż, ale uwielbiamy kupować. Tak działamy, po prostu tak to jest i musisz znać tą zasadę. Ponieważ widzisz, zamiast ich jakoś bardzo przekonywać do tego, co Ty masz, to daj im to, czego potrzebują. Jak znasz ich potrzeby, problemy, aspiracje, to możesz się znacznie inaczej komunikować. Więc albo daj im to, czego potrzebują, albo zmień sposób komunikacji, żeby jakby to, co Ty masz, identyfikował się w jakiś sposób z tym, czego oni potrzebują. To jest bardzo istotne. Na przykład, jeżeli jest przedsiębiorca, który będzie sfrustrowany, który nie ma pomysłów, który, no, jego firma jest w jakimś tam stanie regresji, a Ty prowadzisz biuro podróży, powiedzmy, albo organizujesz jakieś wycieczki, to musisz zmienić sposób komunikacji, że drogi przedsiębiorco, jeżeli jesteś przytłoczony, masz mnóstwo zadań, masz wszystkiego dość, wstajesz rano i po prostu nie chce Ci się w ogóle iść do Twojej firmy, która de facto kiedyś była Twoim wspaniałym, cudownym dzieckiem, no to musisz na kilka dni wyjechać. Wyjedź z nami, zresetuj się, odpocznij i uwierz, że jak wrócisz, to będziesz zupełnie innym człowiekiem, będziesz miał mnóstwo energii, będziesz wypoczęty, kreatywny, będziesz chciał działać ze zdwojoną siłą. Czyli wtedy jakby Ty nie zmieniasz swojego produktu, bo Ty dalej oferujesz wyjazdy, ale zmienia się jakby sposób komunikacji z tym klientem. To jest bardzo istotne. Czyli, tak jak już powiedziałem, klienci nienawidzą, jak im się sprzedaje, ale uwielbiają kupować. Zasada numer 8 to
testuj wszystko, co można. Testuj wszystko, co można w Twoim biznesie, czyli testuj nagłówki, testuj szablony, testuj dni wysyłki, kiedy klienci otwierają maile, kiedy najlepiej przedzwonić, testuj kanały, w których się reklamujesz, bo może na jeden kanał wydasz powiedzmy 1000 zł i on Ci przyniesie 10 tysięcy zwrotu, a na inny wydasz 1000 zł i okazuje się, że te pieniądze będą utopione, więc sprawdzaj nawet na małym budżecie, które kanały, w ogóle testuj wszystko, co się da. Nawet na początku na małym budżecie, jak widzisz, że coś działa, to zwiększaj tego skalę. Zasada numer 9 to komunikuj rozwiązania. Komunikuj rozwiązania, to jest bardzo istotne. Uświadamaj klienta, co się stanie z nim, co się stanie z jego relacjami, z jego firmą. Ja nie wiem, czy ty się zajmujesz, tak? Nie wiem, co sprzedajesz, co oferujesz, jakie masz produkty i usługi, ale ty musisz znać problemy klienta i to, do czego może doprowadzić jakby brak reakcji z jego strony, do czego, jak to się może skończyć. Ty musisz to wiedzieć lepiej niż klient, musisz znać go lepiej niż on sam, okej? Okay? Tak to wygląda, musisz być trochę jak lekarz, ale rzeczywiście taka jest prawda, że takie trzeba mieć do tego podejście. Zatem musisz dokładnie wiedzieć, jak komunikować te rozwiązania, ponieważ klient, jak skorzysta z Twojego produktu, z Twojej usługi, to ma poczuć pewnego rodzaju satysfakcję i ulgę. I żeby to dobrze robić, to prześlij swoje komunikaty, swoje oferty przez jedno bardzo proste pytanie, a mianowicie zadawaj sobie pytanie: i co z tego? Na przykład, jeżeli prowadzisz sklep i sprzedajesz okna, albo sprzedajesz różnego rodzaju materiały budowlane, albo cokolwiek innego, to jeżeli zaczniesz zasypywać klienta fachową wiedzą na temat tych okien. O, te okna są wykonane z super szkła i mają niesamowicie silikonowe uszczelki, a ich rama jest wykonana z turbonowego plastiku, który został przywieziony specjalnie skądś tam. No to wyobraź sobie, że przed Tobą stoi klient i zadaje pytanie: no ale i co z tego? I co z tego, że jest taka uszczelka? No i wtedy Ty odpowiadasz: no proszę Pana, jak to co z tego? To wtedy, jak Pan zamknie okno i nawet mieszkałby Pan w samym centrum jakiegoś mega zatłoczonego miasta i trąbiliby pod oknami, to jak Pan zamknie to okno, to będzie kompletna cisza. One po prostu, ta uszczelka powoduje, że te okna są super wygłuszone, że nagle w domu jest cichutko. Aha, to o to chodzi. Czyli widzisz, taka prosta rzecz, a jak się zmienia? Nie informuj klienta na początku o parametrach i tak dalej, bo jego to w ogóle nie interesuje, on się na tym nie zna, tylko co mu to da. Prześlij to przez pytanie: i co z tego? Trzymając się tych okien, to może być, że proszę Pana, no dzięki temu, że te okna są wykonane z takiej szyby, to zapłaci Pan niższe rachunki, będzie Pan miał cieplej w domu, zapłaci Pan mniej za ogrzewanie, będzie lepsza cyrkulacja powietrza, ponieważ są tam jakieś mikroprzerwy, a to z kolei powoduje, że nie wiem, będzie Pan zdrowszy, że się nie będzie pleśń gdzieś tam robiła w domu i tak dalej, i tak dalej. Czyli komunikuj, jakby prześlij swoje oferty, to co Ty mówisz klientowi, przez pytanie: i co z tego? To jest bardzo istotne. Zasada numer 10 to: nie inwestuj w branding, ale w marketing bezpośredni. Wiele osób myśli sobie: no ja muszę mieć zbudowaną markę, muszę zrobić tak, żeby ludzie pamiętali moją nazwę. To jest bez sensu. Naprawdę nie zajmuj się tym na początku swojego biznesu. Z czasem Twoja marka i tak stanie się rozpoznawalna. Nie patrz na to, co wielkie firmy niektóre robią teraz pod kątem brandingu, bo one jakby no inwestują, jak wiadomo, w to, żeby marka została zapamiętana, ale pomyśl o tym, co robiły na początku swojego działania. Co robiła Coca-Cola na początku swojego działania. Co robiły różne inne wielkie koncerny, kiedy startowały. Wtedy robili marketing bezpośredni. Dzisiaj jakby to jest kwestia skali, dlatego inwestują w branding, tak? Natomiast na początku inwestuj w marketing bezpośredni. Oczywiście branding, na przykład jeżeli w Twoim mieście jest jakaś drużyna futbolowa i stwierdzisz: o, to ja im kupię koszulki, albo że rozstawimy tam jakiś parasol, albo powiesimy baner, tak? Taka reklama niedyrektywna, bo nie będziemy ich o nic pytać bezpośrednio i tak dalej, tylko gdzieś rozwiesimy nasz baner. I wiesz, często ludzie wolą to stosować, bo to jest łatwiejsze, bo nie ma bezpośredniej sprzedaży, bo się nie spotkasz z odrzuceniem, a to czasami jest bolesne. I zawsze możesz też wtedy zrzucić winę na kogoś. No, bo grafik nam przygotował złe kolory. Nie, no bo ten baner był za mały. I zawsze znajdziesz winnego. A w marketingu bezpośrednim chodzi o to, że wtedy też, jak masz marketing bezpośredni, możesz wszystko mierzyć. Ile ludzi weszło na Twoją stronę, ile osób kliknęło w guzik kupuje, jaki masz ruch, czy to się zwiększa, czy obniża, ile osób otwiera Twoje maile. Możesz zwiększyć tą konwersję. Można robić mnóstwo różnego rodzaju rzeczy, ale tylko wtedy, gdy znasz realne liczby. Nie jakieś wydumane z kosmosu. Realne liczby, bo wtedy jak nie ma realnych liczb, no to ludzie mają tendencję do fantazjowania. A jak jest prawdziwa matematyka, to wtedy możesz realnie na tym pracować i to jest bardzo istotne. Zasada numer 11 to: ludzie chcą robić interesy z ludźmi.
Ludzie nie chcą już robić interesy z wielkimi molochami, bezosobowymi, bezpodmiotowymi. Oczywiście takie firmy nadal istnieją, ale wtedy jakby nie ma żadnej relacji. Ludzie chcą robić interesy z ludźmi, z konkretnym człowiekiem. Więc jeżeli twoja konkurencja jest bezosobowa, to możesz szybko uzyskać przewagę, dodając właśnie, tak jak ci pokazywałem, blog Tomasza Millera, tak jak pokazywałem Fitness Blendery, blog Michała Szafrańskiego. Ja również wykorzystuję tą samą strategię, to jest bardzo istotne. Tak jak robi firma Virgin, która jakby na froncie ma Richarda Bransona i co kiedyś robił Apple, promując i pokazując ciągle Steve'a Jobsa, tak, mając jego jakby na froncie. To jest bardzo ważne. Jeżeli dodasz tylko osobowość do swojej firmy, to od razu budujesz relacje z tymi ludźmi, uzyskujesz przewagę nad swoją konkurencją i mówisz o swoich wartościach, więc też przyciągasz odpowiednich ludzi. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważna rzecz. Dodaj osobowość do swojej firmy. Punkt 12. Pamiętaj o tym, że widzą cię różni ludzie. Widzą cię różni ludzie. Dlatego musisz mieć produkty nieco tańsze dla osób, które powiedzmy nie mogą sobie pozwolić na produkty z górnej półki, ale jeżeli będziesz utrzymywał z nimi dobre relacje, to oni z czasem będą aspirowali do tego, żeby kupować od ciebie droższe produkty. Widzisz, ja mam klientów, którzy najpierw tylko czytali moje newslettery, moje artykuły, oglądali moje wideo. Z czasem kupili sobie jakiegoś e-booka albo audiobooka za 30-40 zł. Bo taką mieli sytuację akurat w życiu. Natomiast po jakimś czasie zaczęli pojawiać się na szkoleniach na żywo, kupowali różnego rodzaju moje kursy wideo za kilkaset złotych, a niektórzy nawet inwestowali później w konsultacje, gdzie brali pakiet 4 godzin, a każda godzina no to jest koszt około 500 zł, tak? Więc pamiętaj o tym, że masz klientów, którzy chętnie będą kupowali produkty z górnej półki, bo ich na to stać, ale są jeszcze tacy, których zwyczajnie jeszcze sobie nie mogą na to pozwolić, ale to również jest świetna grupa klientów. Pamiętaj o nich, nie odcinaj się od nich, pamiętaj o tych, którzy nie mogą sobie jeszcze pozwolić na produkty premium, ale oni chętnie będą twoimi klientami i będą często kupować produkty o niższej wartości. Zasada numer 13 to kieruj reklamę precyzyjnie. Masz działać niczym laser. Kieruj reklamę precyzyjnie. Pomyśl wcześniej, gdzie jest twój klient. Zastanów się nad tym. Jeżeli masz klienta, to pomyśl, gdzie on zrobił zakupy wcześniej i gdzie pójdzie, jak zrobi zakupy u ciebie. I z tymi osobami się możesz dogadać, z tymi firmami, tak? I ponieważ pomyśl, inne firmy też wydają, mają jakieś budżety, wydają pieniądze na to, żeby pozyskać klientów. I oni już to zrobili za ciebie. Więc teraz ty po prostu musisz ich poznać, musisz zbudować z nimi dobre relacje i może się okazać, że możesz mieć świetną reklamę dosłownie za darmo albo za procent od sprzedaży twojego produktu. To może wystrzelić naprawdę twój biznes w kosmos. Podam ci moją osobistą historię. Widzisz, ja kiedyś prowadziłem kursy z szybkiego czytania i efektywnej nauki i nie miałem po prostu pieniędzy na reklamę. No taka była sytuacja, startowałem dopiero, nie miałem pieniędzy na reklamę, więc pomyślałem, że gdzie jeszcze znajdę dzieciaki, które chcą się uczyć? Ponieważ nie stać mi było na reklamę w telewizji, w lokalnych mediach, więc gdzie oni są? I wtedy sobie pomyślałem, że człowiek, z którym ja chcę pracować, to prawdopodobnie no, jego rodziców musi być stać po pierwsze na taki kurs, tak? Po drugie, fajnie by było, gdyby on rozumiał, że edukacja jest ważna, gdyby to miało dla niego znaczenie, bo wtedy się łatwiej z takim klientem pracuje, on ma szybsze efekty, nie trzeba go jakoś tam przekręcać, tak? Zupełnie inaczej się pracuje z takimi dzieciakami, które są ambitne, z młodzieżą. I pomyślałem sobie, że hej, przecież takie dzieciaki chodzą na różnego rodzaju kursy językowe. Więc odwiedziłem wszystkie szkoły językowe w Mysłowicach i zaproponowałem, czy mogę zrobić krótką lekcję pokazową. Króciutką. Dosłownie 10 minut wchodziłem, pokazywałem jedną technikę pamięciową, no i mówiłem, że jeżeli chcecie się tak szybko uczyć, chcecie zapamiętywać, to proszę bardzo, tu są moje ulotki, jest tam numer telefonu, proszę się skontaktować. I wtedy jakby, jeżeli ktoś dzwonił do mnie, to ja dopiero jak pozyskałem klienta, dzieliłem się procentowo z daną szkołą językową. I tak to działało. I tak to naprawdę funkcjonowało. Więc pomyśl, gdzie twój klient jest wcześniej, gdzie on jeszcze robi zakupy. I wtedy możesz tanio pozyskać świetnej jakości klientów. Naprawdę, tak jak powiedziałem, to może wystrzelić swój biznes w kosmos. Na przykład, jeżeli masz komis. Powiedzmy, zobacz, masz komis samochodowy, no to gdzie twój klient jest wcześniej? No, musiał zrobić prawo jazdy, więc możesz się dogadać z różnego rodzaju ośrodkami nauki jazdy, że powiedzmy oferujesz, jeżeli on zrobi prawo jazdy, to możesz mieć jakiś rabat, zniżkę, kupon na samochody, jakieś małolitrażowe, małe miejskie samochody dla osób, które zrobiły prawo jazdy. I już masz bazę świetnych klientów. Nie musisz się wtedy reklamować w telewizji, na jakichś banerach, tylko masz bardzo precyzyjnie dobranego klienta. On zrobił prawo jazdy, to teraz znajdź samochód, który będzie i na jego kieszeń, i na jego umiejętności, tak? Bardzo istotna rzecz.
Natomiast zobacz, pójdźmy krok dalej. Jeżeli ktoś już kupił ten samochód, to co on musi zrobić? No musi wykupić ubezpieczenie. Więc jeżeli ktoś ma firmę ubezpieczeniową, AC, OC, NW, to taka osoba powinna się właśnie skontaktować z komisami i ze szkołami, i ze szkołami jazdy. To już jest budowanie jakiejś relacji. Więc zastanów się, gdzie twój klient jest wcześniej, zanim zrobi zakupy u ciebie i gdzie twój klient trafi, jak już zrobi zakupy u ciebie, i pomyśl o tym i tam się reklamuj. Trafisz do bardzo precyzyjnej grupy. Zasada numer 14 to odwróć ryzyko. Ludzie często boją się wydawać swoje pieniądze, nie wiedzą, czy to jest dobra inwestycja. Zwłaszcza jeżeli w grę to nie są zakupy nie są to zakupy takie impulsywne, tylko to już jest koszt rzędu kilkuset, może kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy złotych. Wtedy już ten temat jest naprawdę bardziej przemyślany. Dlatego odwróć ryzyko. Pokaż im, że wierzysz w swój produkt, że jesteś tak tego pewny, że dajesz 100% gwarancję. Możesz dać nawet 100% gwarancję na 30-60 dni, no w zależności od tego, jaki masz produkt. I to jest często też tak, nawet spotkałem się z czymś takim, że jeżeli ktoś był niezadowolony, to mógł zachować produkt, a jeszcze firma mu zwracała pieniądze. Czyli powiedzmy, że kupujesz sobie koszulkę, ale coś się z tą koszulką stało podczas prania albo, nie wiem, gdzieś zaczęły wychodzić jakieś nitki. Piszesz do danej firmy, no i firma oddaje Ci pieniądze za koszulkę, a koszulka zostaje u Ciebie. Niektóre firmy tak robią. I wiem, jaka teraz się może pojawić obiekcja po Twojej stronie. Bartek, ale czy jak ja w ten sposób zadziałam, to czy oni nie zaczną zwracać? Bo przecież to mnie może zrujnować. I teraz widzisz. Jeżeli będziesz właśnie taką bezosobową firmą, bez wartości, nie będzie wiadomo, kto tam sprzedaje, kto jest szefem, to mogą zwracać. To tak to może wyglądać, że po prostu będą myśleć, a nie wiem, kto tam w ogóle zarządza, na biednego nie trafiło, to co tam, wykorzystamy okazję. Ale jeżeli będziesz się pokazywał, będziesz pokazywał swoje wartości, będziesz pisał artykuły, nagrywał wideo, robił podcasty, będziesz miał z nimi relacje, utrzymywał kontakt, autentycznie się o nich troszczył, to ci ludzie wybaczą Ci w razie jakiegoś mankamentu, tak? Ci ludzie naprawdę, będzie zwracał jakiś minimalny odsetek, albo praktycznie nikt nie będzie zwracał Twoich materiałów. Ja mam bardzo niski jakiś odsetek zwracalności produktów, ale zazwyczaj jest to z przyczyn jakichś życiowych, a nie dlatego, że się produkt komuś nie spodobał. Tak to bardzo często wygląda. Więc jeżeli będziesz się pokazywał, to Twoja firma nie będzie bezpodmiotowa, to uwierz mi, że ilość zwracanego towaru będzie no dosłownie minimalna, wręcz na granicy błędu. I kolejna, 15. zasada to reinwestuj pieniądze. Ponieważ widzisz, często jest taka pokusa, jeżeli ludzie zakładają firmę, ta firma zaczyna zarabiać, to ludzie mają taką tendencję, żeby zamiast reinwestować w firmę, no to poprawiają sobie jakość życia, kupują na przykład, mają dwa samochody, ale kupują trzeci, mają dwa komputery, ale kupią trzeci, jeździli do tej pory na jakieś fajne wakacje, ale teraz muszą jechać już na jakieś super luksusowe wakacje, a przecież te też były ok. Więc chodzi o to, żeby myśleć tak, żeby naprawdę nie wydawać tych pieniędzy, żeby ich nie trwonić, tylko żeby sporą część tych pieniędzy reinwestować w to, co zadziałało. Zatem sprawdź, co zadziałało. Czy to były listy, czy to były pokazy na targach, czy to były ulotki, czy to był wideomarketing, czy to było pozycjonowanie, czy to było właśnie tworzenie kontentu. Sprawdzaj, co działa i wkładaj tam ponownie pieniądze. Tak jak widzisz, ja wiem, że content marketing działa. Ja w to święcie wierzę. Jestem o tym święcie przekonany, że to naprawdę działa, że to jest skuteczne, że to mi przynosi klientów, że to poprawia relacje, że to zwiększa sprzedaż. Dlatego inwestuję w nowe kamery, w aparaty, w nowe światła, poprawiamy jakość montażu. Cały czas coś się dzieje jakby pod tym względem, żeby reinwestuję po prostu pieniądze, bo wiem, że to przynosi najlepsze efekty w mojej firmie. Najlepsze. Dlatego jakby część zysków wkładam ponownie w tego typu rzeczy. I Ty musisz robić dokładnie to samo. Mam nadzieję, że te wszystkie nagrania Ci się podobały. W dzisiejszym wideo to już wszystko. Wdróż te 15 zasad do swojej firmy. Sprawdź pozostałe dwa nagrania. Jeżeli ich nie widziałeś, to przejrzyj to jeszcze raz. Zobacz tutaj wszystkie trzy nagrania. Zrób solidne notatki i wdróż to do swoich działań, a zobaczysz, że za rok Twoja firma będzie dużo, dużo dalej niż jest w miejscu obecnym. Jeżeli wdrożysz to, co powiedziałem w tym wideo, uwierz mi, to będzie najlepszy rok w Twojej firmie. Jeżeli wdrożysz to, co było w całym tym treningu, to będzie najlepszy rok w Twojej firmie, jeżeli naprawdę mocno się do tego przyłożysz, włożysz w to serce, włożysz w to pasję, no i wykonasz oczywiście pracę, którą trzeba wykonać. To, co Ci pokazałem w tych nagraniach wideo, to tak naprawdę jest wierzchołek góry lodowej. Niebawem prześlę Ci szczegóły odnośnie szkolenia Skuteczny Marketing, na którym będzie dużo, dużo więcej mega wartościowych rzeczy pod kątem marketingu, strategii marketingowej. Będziemy robili konkretne
plany, konkretne strategie pod Twoją firmę, tak? Będziemy naprawdę bardzo skrupulatnie przyglądać się Twojej sprzedaży, temu co robisz, jak możesz swoje działania poprawić. Mam nadzieję, że te wideo przekonało Cię do tego, że ja się rzeczywiście na tym znam, że wiem jak to się robi i uwierz mi, że na tym szkoleniu będziesz wiedział, jak zastosować to w swoich działaniach, w swojej firmie, a to przyniesie Ci po prostu konkretne, widoczne wyniki w postaci większej ilości obrotów i większej ilości zarobionych pieniędzy. Będziesz mógł delegować zadania, będziesz miał więcej pracowników, Twoja firma wskoczy na zupełnie inny poziom. Głęboko w to wierzę, jestem o tym przekonany, że jak przyjedziesz na to szkolenie, to będzie najlepszy rok w Twojej firmie. Najlepszy rok pod kątem zysku, najlepszy rok pod kątem rozwoju, zatem już niedługo dowiesz się o wszystkich szczegółach. Ale mam dla Ciebie jeszcze jedną świetną wiadomość. Już za kilka dni odbędzie się webinar, na którym pokażę Ci, jak stać się osobą znaną w swojej branży. Jak stać się taką, no możemy to nazwać gwiazdą, tak? Żebyś był zupełnie inaczej postrzegany niż cała reszta rynku. I wtedy jak jesteś znany, no to oczywiście możesz podnieść ceny. Ale nie musisz, to jest Twój wybór, ale możesz to zrobić. Chodzi po prostu o to, żeby inni gracze na rynku liczyli się z tym, co Ty robisz. To Ty masz być pionierem, to Ty masz wytyczać różnego rodzaju działanie na tym rynku. Więc musisz jakby wyznaczać poprzeczkę. Widzisz, my cały czas podnosimy jakość tego, co robimy. Kiedyś jak zaczynałem, to niektórzy mówili mi, Bartek, nie przebijesz się, rynek szkoleniowy jest zabetonowany, nie dasz sobie rady. A jednak widzisz, dzisiaj jesteśmy już na takiej pozycji, że wiele osób, które są w takim totalnym topie, jeżeli chodzi o rynek szkoleniowy, zwraca się do nas, do mojej firmy z prośbą o pomoc, układamy im plany marketingowe albo po prostu pytają, czy możemy coś wspólnie zrobić, bo widzą, że prężnie działamy. I tak to wygląda. To samo możesz zrobić Ty i tego się dowiesz na webinarze. Ponadto pokażę Ci, w jaki sposób możesz przygotować dużą i bardzo dochodową kampanię sprzedażową. Nieważne, czy prowadzisz piekarnię, czy jesteś prawnikiem, czy robisz jakiekolwiek inne rzeczy. Pokażę Ci, jak wykorzystać dźwignię, jaką jest internet, jak wykorzystać cały marketing internetowy pod kątem mailingu i wielu innych rzeczy, które są bardzo istotne. Jak to wszystko spakować, jak to wykorzystać, aby w Twojej firmie natychmiast pojawiły się lepsze rezultaty finansowe. To są bardzo ważne rzeczy. Jeżeli chcesz uczestniczyć w tym webinarze, to zapisz się w polu poniżej. Jest pole, w które musisz pisać swój adres e-mail, podaj swojego maila, kliknij zapisz się i będziesz już na liście osób oczekujących. Pod tym nagraniem znajdziesz dokładne informacje, kiedy odbędzie się ten webinar, którego dnia oraz o której godzinie. Wszystkie informacje są pod spodem, zatem szczerze Cię zachęcam, ten webinar nie będzie nagrywany, dlatego warto być na żywo. Tam zdradzę no jeszcze lepsze perełki niż to, co znalazłeś w tych nagraniach wideo, zatem naprawdę warto się pojawić. I z mojej strony to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za uczestnictwo w całym tym treningu. Mam nadzieję, że cała ta wiedza, którą zdobyłeś, że potraktujesz to naprawdę poważnie. Ja wiem, że często ludzie mają taką tendencję, że jak coś jest za darmo, to tego niestety nie szanujemy, ale mam nadzieję, że w Twoim przypadku będzie inaczej, ponieważ ja włożyłem mnóstwo serca, mnóstwo pracy w to, żeby dać Ci bardzo wartościowe materiały. Zatem obejrzyj te nagrania jeszcze raz, zrób solidne notatki i zastanów się, jak to wdrożyć do Twojej firmy. Uwierz mi, jeżeli to wszystko zrobisz, za rok, za dwa Twoja firma będzie na zupełnie innym poziomie niż to jest w chwili obecnej. Życzę Ci z całego serca ogromnych, fenomenalnych, spektakularnych sukcesów. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mówił Bartek Popiel.